Sprawdźmy, czy dam radę mu nawiać, jak wskoczę tam na górę. Oh shit! Teraz na pewno nie wskoczę. Chodźmy sobie tutaj. Chcę wskoczyć tam na te tory i zobaczyć, czy dam radę im tam uciec. Czy oni też tam potrafią wskoczyć, czy nie? I czy będą mnie łapać, jak będę wyżej od nich, nie? Taki tropączek, gramy w ETS-a. Dobra, hop. Okej, okay. Zobaczymy. Patrzcie, chyba jest to samo, co w Most Wanted. Nice! Możemy im tu uciekać. Jest tak samo jak w Most Wanted. Oni nas tu widzą? Dobra, zobaczymy, ile poziomów uda mi się tu nabić. Ta sama sytuacja, co w Most Wanted. O, Jesus. Rośnie mi ten poziom pościgu, im dłużej jestem w pościgu. W Most Wanted 2005 było to samo. Zaraz się pojawi śmigłowiec. I później możemy sobie po prostu jechać po tych torach i im nawiać, nie? Ja tu próbowałem ostatnio wskoczyć, ale się rozwalałem, aż w końcu mnie po prostu złapali. Ale tu chyba możemy sobie spokojnie nabijać poziom pościgu. Patrzcie, dokładnie taka sama sytuacja jak w Need for Speed Most Wanted 2005. Oni mnie tutaj powinni zauważyć za chwilę. Trąbię im, trąbię, ale nic. Poczekaj, wyjadę sobie tutaj. Hej, what's up? Jestem tutaj! Hello! Uciekli! Muszę się im pokazać. Niepotrzebnie tutaj do tyłu jechałem, nie? Bo... Czekaj, tutaj jest jakiś gliniarz. Halo, na górze jestem! Ani śladu! Pieprzyć to! Sprawdzę w internecie, czy nie ma jakichś wyścigów, na które mogę was posłać. Ani śladu? Dobra, to musimy jeszcze raz się z nimi pobawić. Dobra, może mnie zauważy teraz. Patrzcie, odpalił te! Odpalił dyskotekę, no i zaczął się wyjść. Dobra, zobaczymy. Jest poziom trzeci, zaraz będzie poziom trzeci. I patrzcie, jest dokładnie tak samo jak w Most Wanted, ale beka. O. Dobra, czekamy, wbiję trzeci poziom, zobaczymy, co się stanie. Do roboty, Lenie! Oczy szeroko otwarte. Cel wciąż gdzieś tu jest. Dobra, i mamy trzeci poziom poszukiwań, czyli mnożnik 3 razy chyba ta punktacja. Jak skończę ten pościg, to będę miał 18 poziom jeszcze. Chyba. Do następnego poziomu brakuje mi 17 tysięcy punktów. I patrzcie, nie mogą mnie tu złapać. Nie potrafią tu wskoczyć. Oh yeah. Dobra, zobaczymy. Furka ma trochę zniszczoną, ale nadciągają posiłki, bardzo dobrze. Pamiętacie, jak było w Most Wanted? Oni w pewnym momencie było tak dużo radiowozów w jednym miejscu, że oni się zaczęli między sobą rozwalać, prawda? Stój ile wlezie, no taki mam plan. Będziemy stać całego streama tutaj. Nie no, zobaczymy ile to, jaki to da rezultat, ile punktów będziemy mogli tutaj zdobyć, tak? Bo tu najbardziej chodzi o tą reputację, prawda? Można na przykład nabić dużo wyścigów, wskoczyć tutaj z policją i gitarka. No patrzcie, oni tam na dole stoją, ja nie mogę innej kamery użyć. Tak, tylko mogę tą. Byleby stąd nie spać, będzie super, nie? Wycek Hackerman. Ta. Stream z BM-ką na torach. No i patrzcie, rośnie ten poziom poszukiwań. Jak będzie czwarty, to nie wiem, czy będę w stanie ich zgubić. I gdybym wbił chyba 23 poziom, to bym miał V8 4-litrową. Odblokowaną, więc myślę, że spoko. Wygląda na to, że się poddaje. Wygląda na to, że się poddaje, ta na pewno. Tu
Tutaj bardzo łatwo można spać, więc trzeba uważać. Czy jest kamer... Nie ma tu drona niestety. Niech to szlak nie stracił w oczy. Dobra. Wystarczy troszeczkę się ruszyć i oni już gubią nas z oczu, więc jak stoisz w tym miejscu, to oni są w stanie cię złapać. A tu no, widzieć, tak? Rozpocząć pościg. Ścigany pojazd znikł mi z oczu. Ale to jest chyba najlepszy sposób na uciekanie od policji, nie? Bycie w tym miejscu. Także będziemy tego używać, jak będę miał problem z pałami. Pięknie! Na pewno będziemy tego używać, kurde. Dobra, co my mamy do roboty? Trochę wyścigów mamy. Mam za słaby samochód, żeby tutaj coś ogarnąć. Na Mercedesa mi nie starczy hajsu. Tak się zastanawiam. Czekaj, w mieście mamy coś do zrobienia. 240, no powiem wam, że trudno będzie tutaj ogarnąć tym autem, ale mamy coś fabularnego. No to pojedźmy sobie, nie? Jakąś misję mamy tutaj do ogarnięcia, dobra. Czy będę grał w Red Dead Redemption? Raczej nie wiem właśnie. Prawdopodobnie będę miał tą grę. Słyszałem, że są okropnie wysokie wymagania na PC-cie i jakieś błędy różne, więc... Mercedesa niestety nie mogę sprawdzić, bo nie mam kasy na niego. Tam pały pojechały. Chyba mnie zauważyły, ale nie zdążyli odpalić pościgu. Więc im nawiałem. Dobrze. Jeźdź na chatę, dodaj punkty. To może po tej misji, ok? Co będziemy tutaj mieli? Wypadałoby furę naprawić. Tam widzę stację benzynową. Tak, zajdziemy sobie na stację naprawić furkę. Żebym zapisał statystyki. No właśnie, jeszcze tylko tą misję zrobię i będzie git. Jeszcze dwie naprawy mi zostały, nie jest źle. Zbieraj na Niemca challenge. Trzeba będzie sprawdzić tego Merca, jestem jego ciekawy. Wolałbym, żeby to był raczej ten Mercedes C63 z 2013 roku, bo on miał tam większy silnik, 6,3 litra i też V8. No i mi się bardziej podobał z wyglądu niż ten najnowszy. Start, resetuj obławę. Aha, zobaczcie. To nie. Jak tą misję wystartuje, to zresetuje obławę. To mi nie bardzo pasuje. To w takim razie faktycznie musimy dowieźć te punkty do domku i dopiero wtedy zacząć tą misję. Chyba że jeszcze jeden wysik machniemy. Ale w mieście jest bardzo dużo policji. No i jest ryzyko, że mnie złapią, a na tym poziomie jest ciężko. Dobra, dojedźmy do chaty, zdeponujmy punkty. I weźmiemy sobie tą misję, nie? No dobra, no to jedziemy, zobaczymy. Siema, Rafał. Dobra. Panie kurwa, jakby mój Mercedes był w tej grze, to bym... Need for Speed wysypał pieniądze. Ta. Czy mam jakieś kodziki do gier dla patronów? Na razie, Kamil, nie mam jakichś takich ciekawych gier. Ale jak coś będę miał, to będę wrzucał na Facebooka na posty dostępne tylko dla patronów. Okej. Infinity, jakie ładne. Dobra, zobaczymy jaki... Muszę się trochę tu skupić na tym wyścigu, bo tu mam już dosyć trudnych przeciwników. Dobra. Dawaj, pykniemy multi. Multik jakoś, na razie nie chcę testować multika, chcę sobie tutaj fajne ogarnąć furki do tego. No ogólnie w tej grze, nie? Jakieś ciekawe furki do jazdy.
stuningować się, osiągnąć tutaj wysoki poziom i dopiero wtedy będę się jakoś tam w multiku bawił. Naprawdę bardzo ciężko tutaj zdobyć jakiś samochód i stuningować go, bo strasznie długo się kasę zarabia. Najlepiej robić te wyścigi dzienne, bo one dają dużo kasy, ale znowu jak masz dużo kasy, to dasz się złapać w nocy, to z kolei tracisz tą kasę na łapówkę dla policji. Nie? To jest takie... Dobra, hops. Trzecia pozycja, no nie poszło za dobrze. Niby mam odpowiednią furę na odpowiednim poziomie. Czy taki słaby jestem? Kurde. Ja pierniczę. Ale z reputacją łatwo masz mrożnik obławy. Tak, a próbowałeś policję objechać? Ciężko jest. No dobra, niby mi się pokazało, że ten wyścig zaliczony. Dostałem trochę kasy za to. Ciężko jest. Tutaj ostatnio się męczyliśmy trochę na tym torze. Ulepszyłem BMW nieco. Może teraz się tutaj uda jako tako. Dobra, spróbujmy sobie przejechać tamten wyścig. A byłeś już na tym miejscu, gdzie można się chować przed policją, jak tam wskakuje się na tory? To takie świecące na fioletowo w mieście. Autentycznie tam można ich od razu zgubić. Nie trzeba się bawić z policją, wystarczy robić wyścigi. Spoko. No to możemy tak spróbować, że będziemy się mniej bawić z policją. Znaczy, bawienie się z policją jest tyle fajne, że jest mega emocjonujące, nie? Bo, wiesz, złapią cię, to tam trochę tych punktów tracisz. Zobaczymy, jak mi teraz tutaj pójdzie. 240 punktów, no, może być trudno. Oj tak, może być trudno. Zobaczymy. Spróbuj sobie wskoczyć na te tory. Bardzo fajnie można ich tam zgubić od razu. Oni tam za tobą nie wskoczą. Tylko trzeba przy wyskoku mieć minimalnie 200 km na godzinę, bo inaczej lipa, nie? Wyścigi, które dają ci więcej expa, też więcej obławy dają. Spoko. Teraz pojeżdżę sobie na nocy, to tam trochę ogarniemy temat, nie? Szofer, jakiś gracz, to znaczy bot jest. No teraz chyba lepiej. Jedź! Muszę sobie tutaj zainstalować tą perkę, która zwiększa mi moc nitro, bo jest coś takiego. Zobaczymy, jak to realnie będzie działać. Mam 2,5 kg butle z nitrem. Powinno to chyba dobrze mi posłużyć. Zobaczymy. No, teraz na prostej lepiej jest. Gdzie? Nie ma. No i ostatnie okrążenie, nie no, teraz to idzie, ładnie.
Widzę, że tak zwalniać i brać zakrętów lekko, nie wiem, mam wrażenie, że nie zawsze się opłaca, lepiej po prostu tym driftem przelecieć i gitarka, nie? Dobra, hops. No i teraz co poszło, długo męczyłem ten wyścig, ale w końcu się udało. Doskonale. Oh my god. Chodźmy w takim razie na noc i zobaczmy. Co z Mitsubishi? Nie kupujesz żadnego? Właśnie, może Mitsubishi by kupić. Nie wiem czy wiesz, ale w garażu powinieneś mieć jeszcze auta z DLC. O, poważnie? Auta z DLC by mi się przydały. No to dobra, to w takim razie pojedźmy coś tutaj. Auta z DLC? Już powinienem mieć, ale jak to, jak je odblokować? W garażu? Jakbym nie miał, to by było super. Chyba, że nie mam wersji specjalnej. Może ty masz wersję jakąś deluxe, specjalną czy coś? Dobra, zobaczymy. No to co, startujemy wyścig nocny i zobaczymy, co się da ogarnąć. Może nawal sobie trochę kasy i rób tego Nissana całkowicie na draft i porób próby driftowe. A, wiesz co, tego Nissana próbowałem, ale on chyba za słaby jest. Ja mam deluxy z ACS, aha, spoko. Czy masz deluxe? No właśnie, ja nie wiem czy mam wersję deluxe tego Need for Speeda, ciężko powiedzieć. Dobra. Jedziemy nocne i tutaj dostałem od widza propozycję, żebym jeździł same wyścigi i nie bawił się za bardzo z policją, bo można bardzo łatwo zniszczyć samochód, no nie? I robić same wyścigi, wtedy sobie powbijać w ten sposób najszybciej poziom. Obławę sobie tam naładować i od razu do garażu, zdeponować punkty i dalej. Bardzo dużo trzeba tutaj grindować w tej grze, w sensie jeździć, 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 żeby odblokowywać nowe rzeczy, nie? Właśnie, nie wiem czy jej dało mi wersję standardową, czy jakąś ulepszoną, no powinien, zawsze dają maksymalną wersję, tak? Do testowania. No zobaczymy. Jeśli mam, ja nie wiem jak odebrać te samochody dodatkowe w garażu. Nie widziałem tam żadnej takiej opcji, ale może coś przeoczyłem. Dobra. Ops. Na razie mam zerowy poziom obławy. A to musisz dopłacić jeszcze 200 zł. Ta, do wersji Deluxe muszę dopłacić. Nie wiem, zobaczymy zaraz. W każdym razie podoba mi się nawet ta BMW-ka. Tylko dalej mam takie uczucie, że jest mega, mega wolna. Ja chcę już tutaj, wiecie, gnać, nie? No ale to trzeba sobie odblokować. Trzeba trochę pograć, żeby mieć tutaj najszybsze auta. Jeśli nie masz, to dostaniesz kilka aut z DLC. No właśnie, trzeba zajechać do garażu i zobaczyć gdzie to jest, jak to sobie odblokować. Po wyścigu sprawdź, właśnie, bo może jakieś lepsze, dużo lepsze furki są, nie? Dobra, ukończone, tu gdzieś w pobliżu chyba mam swój garaż. Możemy sprawdzić. No jest garaż. No dobra, to sprawdźmy czy mam te furki jakieś dodatkowe. Ja bardzo chętnie przyjmę każdy samochód. A jeśli nie, to... Dobra. Fabułę też zaraz porobimy, spokojnie. Dobra, to gdzie to sprawdzić? Garaż.
Wybierz garaż ekipy, podgląd auta, menu, mapa. Wolne miejsce, i co teraz? Hej! Moja siostra znowu cię w coś wplątała? Nie mam tutaj nic. Moje auto, postać, wyzwania. Jak to się odblokowuje? Na dole trzecia opcja. Zmienić auto, ok. I co dalej? Tu nie widzę żadnych samochodów. Tu powinny być, tak? Dodatkowe jakieś. Tak, w czwartek lecimy z WTS-a. Czyli tu w garażu powinny być dodatkowe auta. No widocznie ich nie ma, mam tylko te, co sobie sam kupiłem. Ale skoro już jesteśmy w garażu, to sprawdźmy jedną rzecz. Biblioteka. No właśnie, kurde. Możemy sobie nałożyć to malowanie, ale na tym samochodzie to wygląda inaczej. Tak. No właśnie. Możemy sobie nałożyć tutaj jeszcze inne malowanie, coś takiego mam. To nie pasuje do tego samochodu, nie? Spoko, że można to sobie przenosić między autami. No ale do niektórych to widzicie, nie pasuje, prawda? Da, dobra, to mamy tak. Trochę możemy sobie ulepszyć tą furkę. Trochę sobie możemy tu ulepszyć osiągi. Chłodzenie lepsze, pyk. Dajmy sobie. Potem jak będziemy zmieniać furę, to z tej możemy powyciągać wszystkie te części. I po prostu... Nie? A już nie mam kasy. Bardzo drogie są te części, kurde. Ja mogę ci zrobić malowanie, jakie chcesz, powiedz tylko do jakiego auta. Wiesz co, jak chcesz, to możesz zrobić malowanie mi do... Focusa? Wiesz co, możesz zrobić do tej M4, którą teraz jeżdżę, jak masz ochotę. Siema, Wilkosz. Albo w salonie są te auta DLC. Nie, nie widziałem tam, żeby były jakieś auta z DLC. Poza tym ziomeczek mówi, że tutaj w garażu powinny być, więc po prostu ich chyba nie ma. Dobra, kasy nie mamy, reputacji nie mamy. No, strasznie trzeba dużo tutaj jeździć, żeby sobie cokolwiek odblokować. Jezu.